Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa. Jest z nami trener Zabrzańskiego Górnika, pan Marcin Brosz. Panie trenerze, tradycyjnie przedstawiciele mediów przysłali do nas kilka pytań, na które prosimy, aby teraz trener odpowiedział. Pan Piotr Girczyc z Polskiej Agencji Prasowej pyta, w Legii z pewnością pamiętają jesienny mecz z Górnikiem. Czy zatem przygotowuje pan swoich piłkarzy na frontalny atak gości chcących się zrewanżować za przykrą porażkę? Na pewno tkwiło nam się w głowach tamto spotkanie, ale już trochę czasu minęło od tego wydarzenia. Zespół z Warszawy się zmienił pod wieloma względami. Na pewno będą chcieli prowadzić grę, na pewno będą starali się wymienić dużą ilość podań. Nie boją się wychodzić spod pressingu i atakują dużą ilością zawodników. Samo to pokazuje, że czeka nas bardzo interesujące spotkanie i na to wszyscy liczymy. No, oczywiście dla nas najważniejsze jest, żeby punkty zostały w Zabrzu. Górnikowi w ostatnich meczach zdarzały się przestoje, zespół grał nierówno. Czy uda się to zmienić? Pracujemy na pewno nad tym. To jest to element, któremu poświęcamy dużo czasu w zajęciach i mam nadzieję, że już w najbliższym meczu będzie widać progres. Mecz w Warszawie pokazał, że Legia popełnia błędy w obronie. Trzeba jednak zagrać ofensywnie. Czy taki scenariusz trudno będzie powtórzyć? Na pewno bardzo chcemy nie tylko wygrywać, ale w szczególności grać widowiskowo, grać do przodu, ale też i nie zapominać o linii defensywy, bo to jest coś, na co musimy bardzo zwracać uwagę, szczególnie w najbliższym spotkaniu i to, co często też podkreślam, atakujemy wszyscy, ale zarazem bronimy wszyscy i mam nadzieję, że ten mecz będzie nam się tak układać, że tak powiedziałem na początku, on będzie zarówno atrakcyjny, ale najważniejsze, żeby punkty zostały u nas. Czy Richmond Buaci zdążył się już zaaklimatyzować w Zabrzu i w drużynie? Pracujemy nad tym i my jako klub, i zespół, i my wszyscy, natomiast największą pracę wykonuje piłkarz i stara się bardzo liczyć, to widać na zajęciach, jaką jest ważną częścią naszego zespołu, chociaż jest z nami niedużo, ale szczególnie w treningach wspiera zawodników, pokazuje też inne rozwiązania, jakie możemy w danej chwili zastosować, a zarazem sam pracuje nad tymi rzeczami najważniejszymi, czyli tutaj w jego wypadku to jest motoryka, to jest systematyczny trening, to jest systematyczna gra. Myślę, że jeżeli to pójdzie wszystko w parze i to poprawimy, to Richie na pewno bardzo mocno nam w tej rundzie pomoże. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz ze Sportu pyta, w każdym meczu gracie ze zmianami w linii obrony. Z czego wynika ta rotacja w defensywie i jak to będzie wyglądało z Legią? Powodów jest wiele. Na pewno takie pierwsze, które się rzucają, to są zdrowotne, a drugie to jest szukamy optymalnych rozwiązań sportowych i stąd różne decyzje. Natomiast na pewno tak, jest to jeden z tych elementów, które chcemy ustabilizować jak najszybciej i myślę, że najlepszą okazją ku temu jest sobotnie spotkanie. Czy przy meczu z mistrzem Polski nie myśli trener o powrocie do gry czwórką obrońców? Bierzemy pod uwagę również takie scenariusze. Graliśmy całą poprzednią rundę czwórką, więc to nie jest nic takiego, gdzie płynie nie powinniśmy przejść. I na pewno rozważamy, czy to zmiany ustawienia na boisku, ale i również rozwiązania indywidualne. Mówimy tu o innych profilach w danej części boiska, więc rozważamy różne możliwości. W poprzednim roku pokonaliście Legię dwa razy. Co będzie teraz kluczem do zdobycia 3 punktów? Znaczy to już mówimy o historii, tak? To mówimy o spotkaniach, które się odbyły. To są statystyki, to są często do tego wracamy, ale najważniejsze jest to, co się wydarzy w sobotę. I robimy na zajęciach wszystko, żeby maksymalnie się do tego spotkania przygotować. To jest dla nas najważniejsze i wiemy, że to w sobotę będziemy pisać nową historię, do której mamy nadzieję, wszyscy w to wierzymy, będziemy chcieli często wracać. Jak trener ocenia pierwsze 4 ligowe kolejki ze swojej perspektywy? To jest zbyt krótki okres, żeby tak naprawdę już teraz oceniać to, co jest do poprawy, a to, co nam wychodziło. I
Myślę, że takim pierwszym etapem, gdzie będziemy mogli jak gdyby robić podsumowanie, to jest pierwsza przerwa na reprezentację i wtedy na pewno będzie moment, gdzie będzie warto już pewne rzeczy analizować na przekroju trochę większej ilości spotkań. Dziękuję. Krzysztof Wylotek z redakcji Roosevelta 81 pyta, jak ocenia Pan pierwsze występy Richmonda Błaciego w barwach Górnika? To jest zawodnik nietuzinkowy, zdajemy sobie z tego sprawę i Richmond to jest jeden z liderów, jeden z zawodników, którzy mają nam dawać punkty, tak? Którzy mają swoją zagrywką i to pokazuje czymś niekonwencjonalnym zaskakiwać przeciwnika. I tak powiedziałem też, odwołując się do wcześniejszych pierwszych pytań. Na pewno każdy trening, każde spotkanie, które rozegra Richie, to będzie powrót do jego dyspozycji, z której go pamiętamy przed przyjściem do klubu i dostarczy nam on sam wiele radości, a dla nas jest najważniejsze, żeby to się przebijało na punkty. Czy Gańczyk ma już świadomość, jak istotne dla kibiców Górnika są pojedynki z Legią Warszawa? No to bardziej jest pytanie do samego piłkarza, natomiast patrząc na jego zachowanie, podejście, na jego przygotowanie się i świadomość, gdzie przychodził, co chce osiągnąć on i co razem mamy zrobić jako zespół, to pokazuje, że na pewno tak, ale jak tutaj przy tym pytaniu jesteśmy, to też chciałbym podkreślić, bo to jest bardzo dla mnie ważne, świadomość piłkarzy, tak, ale to, czego nam bardzo będzie brakowało tak naprawdę oprócz dyspozycji indywidualnej, o co panowie pytają, i zespołowej, ale na pewno gramy u siebie, więc na pewno będzie nam brakowało pewnych trybun i to jest dla nas coś, czego bardzo żałujemy, bo takie szczególnie spotkania wywołują takie pozytywne emocje i tego szkoda, ale wszyscy wierzymy w to, że to jest już ostatni mecz, że przy pustych trybunach i jak tylko już będą kolejne spotkania, miejmy nadzieję, że czym szybciej sympatycy wrócą na stadiony, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję bardzo, trenerze, za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.